Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Na pogodę w Polsce wpływa Zatoka Niżowa. To znaczy, że jeszcze jutro musimy liczyć się z dużym zachmurzeniem i gdzieniegdzie w naszym kraju spadnie deszcz. Dobra wiadomość jest taka, że od piątku zmiany, czyli będzie więcej słońca, a temperatura mocno pójdzie w górę. Za to noc, która przed nami, zapowiada się naprawdę chłodno. Będzie od 11 do maksymalnie 13 stopni, a szczególnie zimno może być, kiedy się obudzimy, czyli o poranku. To będzie pochmurna noc z przejaśnieniami i bez opadów. W regionie łódzkim również nie przewidujemy deszczu, chociaż w większości miast zachmurzenie ma być całkowite. Na termometrach w całym naszym regionie 12 stopni, a ciśnienie przekroczy 988 hektopaskali, będzie dalej rosło. Jutro będzie raczej podobnie jak dzisiaj, czyli przeplatanka przejaśnień, rozpogodzeń i większego zachmurzenia oraz opadów deszczu. Zdecydowanie najwięcej tych opadów, tym razem na zachodzie i na południu Polski. Temperatura będzie raczej wyrównana, to jutro od 18 do maksymalnie 22 stopni. W regionie łódzkim temperatura nieznacznie przekroczy 20 stopni, ma być dokładnie 21, a na niebie przewaga chmur, trochę słońca, a chwilami będą nam potrzebne parasole. Wiatr nie powinien nam dokuczać, ciśnienie będzie rosło, jednak pogoda póki co niekorzystnie wpływa i będzie wpływać na nasze samopoczucie. Myślę, że poprawi się ono w kolejnych dniach, bo to już zdecydowanie bardziej pogodny czas. Od piątku do niedzieli włącznie liczymy na przepiękną pogodę. Zachmurzenie będzie małe, nie powinno padać, no i będzie coraz cieplej. W weekend temperatura w słońcu zbliży się do 30 stopni. Dziękuję Państwu za spotkanie i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.